Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Luz de Maria de Bounie, orędzie Matki Bożej, na czasy ostateczne. Umiłowane dzieci mojego niepokalanego serca, moje matczyne błogosławieństwo jest wylane na całą ludzkość. Lud mojego Syna jest owocem boskiej miłości i jako taki musi odpowiedzieć i wznowić ostateczną drogę ku nawróceniu. Umiłowane dzieci mojego serca, trwa Wielki Post, dlatego zapraszam was do odnowy, byście byli nosicielami i emanowali dobrem tam, gdzie jesteście. Aby być świadkami, musicie żyć w prawdzie, a w ten sposób praca i działanie związane z wolą Bożą będą się spontanicznie pojawiać. Udaje wam się to poprzez oddalanie się od okazji do grzechu. Niektórzy usprawiedliwiają się przede mną, mówiąc mi, że nie wiedzą, co to jest grzech, bo za dużo zakrywa. Grzech to wszystko, co sprzeciwia się woli Bożej wyrażonej w przykazaniach, w sakramentach, w dziełach miłosierdzia, w błogosławieństwach i w duchu prawdy. Zwracam się do ciebie, dziecko, które w tej chwili czytasz to moje słowo przez wolę Bożą. Człowiek nie może nic uczynić bez zgody własnej woli. Dlatego to, co odciąga was od obowiązków waszego stanu, jest przeciwne dobru. Niektóre z moich dzieci odrzucają moje wezwania, czytają je, ale nie wprowadzają ich w życie, a to sprawia wielki ból najmilszemu sercu mojego Syna. Ta chwila jest dla każdego człowieka, aby zastanowił się nad wiedzą, którą posiada odnośnie miłości mojego Syna do ludzkości. Dlatego nie możesz twierdzić, że grzeszysz z niewiedzy, od tego, komu więcej się daje, więcej się żąda. Umiłowane dzieci mojego niepokalanego serca, krzyż jest dla każdego z moich dzieci wielką nieskończoną tajemnicą milczenia, aby ludzkość powróciła do posłuszeństwa. Kalwaria jest wielką stacją życia, na której poddawani są próbie wierni w duchu i prawdzie. To jest Kalwaria, przed którą ludzkość zobaczy siebie i będzie świadoma, jak wzgardziła wiedzą, która zstąpiła dla wszystkich. Proszę każdego z was, aby tak jak Jan, widząc bandaże w grobie, zobaczył poza nimi i był pewien, że mój Syn zmartwychwstał, nie mając większych dowodów, abyście w ten sam sposób, wierne dzieci, pozwolili się oświecić, czyniąc dobro i widząc oblicze mojego Syna w tych, którzy włóczą się bez twarzy. Żyjecie w tych proroctwach, w których niebo zapowiadało ludzką obojętność wobec ofiary mojego Syna za ludzkość. Mój Syn cierpiał aż do skrajności, On cierpi aż do skrajności, tak bardzo, że pozostaje poza tym, co człowiek może sobie wyobrazić, w pełni miłości poznania, kochając wszystkimi swoimi mocami i zmysłami. Wezwania niebios nie przenikają zatwardziałych serc ani umysłów przesiąkniętych brudem, dlatego nie zmieniacie się, gdyż bardziej kochacie świat niż Boga. Widzę, jak wielu moich gromadzi się i odczuwa żarliwość przez kilka chwil, a potem, gdy mijają zajęcia w różnych grupach religijnych, ten zapał, ta radość, te obietnice, ta tęsknota za sprawami nieba, zamierają i odchodzą, jak gdybyście wzięli wodę i starali się nie pozwolić, by wyciekła między palcami. Umysł ludzki nie przygotował się do poważnego i odpowiedzialnego traktowania przykazań mojego Syna, ani jego próśb, ani moich objawień dla ludzkości. Ludzkość jest zgniła żyjąc z tyloma grzechami, które emanują z nadużywania wolnej woli. Ludzkość sama siebie skorumpowała i usprawiedliwia swoje złe prace i działania kolejnymi grzechami, którymi cały czas pogrąża się w ciemnych komnatach wroga duszy i otwiera mu drogę do wzięcia ludzkości nieprzygotowanej, bo człowiek sam na to pozwolił. Nie są godni nazywać się dziećmi mojego Syna ci, którzy znając wartość pojedynczej duszy,
nakłaniają duszę do grzechu w różnych jego formach. Natura ludzka jest zmieniana, deptana i degradowana przy przyzwoleniu tych, którzy mają obowiązek zachowania prawa Bożego, dobrych obyczajów, ochrony rodziny i życia ludzkiego. Umiłowane dzieci, znajdujecie się w obliczu wielkiej zdrady, która wyszła z mistycznego ciała mojego syna, aby wydać lud mojego syna w ręce uzurpatora, aby był wstrząsany, prześladowany, dręczony i męczony jako łup piekielnego wroga. Dzieci, zobaczcie, jak szybko mija chwila, z tą szybkością zbliża się do was, wierzących w mojego syna, schizma Kościoła z powodu nieposłuszeństwa człowieka wobec prawa Bożego. Jestem matką i boleję nad tak wielkim nieposłuszeństwem moich dzieci wobec każdego wezwania i nad obojętnością wobec znaków mojego pozostawania z wami. Nie posuwacie się naprzód, jeśli się nie nawracacie. Nie przynosicie owoców, jeśli jesteście suchymi kłodami. Odnówcie się, dzieci, zobowiążcie się do bycia lepszymi dziećmi Bożymi, nie kontynuujcie chodzenia wbrew naturze, z którą Bóg was stworzył. Ten moment zamieszania jest odpowiedni dla wrogów mojego syna, uzurpują sobie prawo do jego ludu i wprowadzają go w błąd z powodu braku zgodności ludzkiego stworzenia ze Słowem Bożym. Dzisiejszy człowiek obiera złe drogi, jedni żądają odpowiedzi z nieba, inni pożądają tego, co do nich nie należy, jeszcze inni zazdroszczą dóbr duchowych swoim braciom i siostrom, a chcąc posiąść pozorne dary i cnoty, wchodzą na drogi diabła. Umiłowany ludu mojego syna, zamęt nie pozwala wam widzieć jasno, wróćcie, wypełniajcie prawo Boże i odnajdźcie na nowo spokój, szukajcie pojednania z domem Ojca i z waszymi braćmi i siostrami, abyście mogli postępować właściwie. W tej chwili zbliżcie się do Eucharystii, zachowajcie dni postu, ofiarujcie to, co najbardziej zmusi was do poświęcenia się dla największej korzyści duchowej. Błędy ludzkości sprawiają, że obecny kurs jest kontynuowany w kierunku zaskakujących wydarzeń na ziemi i ponad nią. Modlitwa jest niezbędna dla was, moje dzieci. Pomagajcie sobie nawzajem, nie pozwalajcie sobie żyć bez pomocy waszym braciom i siostrom. Pamiętajcie, że moje dzieci nie zaprzeczają Bogu, nie zdradzają Boga, są wykonawcami Jego słowa i dlatego są obrońcami prawa Bożego. Zamieszanie duchowe będzie większe w miarę upływu chwili, a ludzie coraz częściej będą katami bezbronnych swoimi aktami terroryzmu. Zagrożenia bakteriologiczne staną się rzeczywistością. Będą one bezlitośnie atakować najsłabszych, a napięcie na świecie będzie wzrastać. Wy, moje dzieci, wypełniajcie miłość mojego syna, bądźcie posłuszni i pokorni, nie wypierając się wiary. Wszyscy muszą pilnie powrócić na prawdziwą drogę. Przyjmijcie tę chwilę wielkiego postu dla nawrócenia. Ratujcie duszę. Błogosławię i kocham was, Matka Boża.